it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. Witajcie na kanale Zakazany Ogród. Mamy piękną, słoneczną pogodę. Mamy jesień i dziś będziemy działać w ogrodzie. Zapraszam na ten odcinek. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feel it. Moi drodzy, nim przejdziemy dalej, chciałam Wam przedstawić nowego członka naszej rodziny. Zupełnie nieplanowanie. Spontanicznie, totalnie. Znalazła się z nami Tycia, czyli właśnie ona, słodka, urocza Kicia, która po prostu naprawdę wniosła masę słońca do naszego domu. Oczywiście dogaduje się już fajnie z Mieciem, dogaduje się już super z Fredziem. Słuchajcie, to był zupełny przypadek, bo gdzieś przeszło mi przez myśl, żeby jeszcze kotka mieć w domu. No ale jak wiecie, u nas piątka dzieci, dwa psy, więc ten kot to tak było... Ale pewnego dnia akurat w naszej miejscowości pani wróciła ogłoszenie o tym, że jest kotek do wzięcia. Kotek, który jest odrobaczony, nauczony już do kuwety, był przy mamie, był przy dzieciach. Więc ja stwierdziłam, że po prostu jadę i w ciągu 2 godzin pojechałam po tego kotka. I taką niespodziankę zrobiłam dzieciakom. Słuchajcie, ponieważ Tycia na razie przyzwyczaja się jeszcze do domu, jest z nami pierwszy tydzień, to ja ją zabieram do środka, a my idziemy działać. Tycia już w domu z Mieciem i Fredziem, także mamy po prostu mega zwierzyniec. Dzieci się śmieją, że po prostu jest totalny zwierzyniec. Ale jak wiecie, ja zawsze powtarzam, że ogród to nie muzeum, tak samo dom to nie muzeum. Po prostu musi być życie, musi być po prostu śmiech, radość. Zwierzęta, wiecie, to jest taka super energia, więc oczywiście Tycia, Kicia u nas się znalazła. Słuchajcie, październik jest dla mnie takim miesiącem, w którym jest bardzo dużo prac ogrodowych, ale powiem Wam zupełnie szczerze, że jak w marcu po prostu biegnę do tego ogrodu, tak w październiku, zwłaszcza w tym roku, po prostu włącza mi się troszeczkę taki leniuszek i coraz mniej nawet wychodzę do ogrodu. Dlatego dziś stwierdziłam, że muszę po prostu podziałać, zwłaszcza z sadzeniem roślin cebulowych, bo mam ich całą masę. No i cóż, trzeba też po prostu uprzątnąć niektóre rzeczy w ogrodzie. No dobra, łyk kawy i idziemy działać. Powiem Wam, że dzisiaj to ja na zmianę ściągam bluzę i zakładam bluzę. Założyłam, było mi niesamowicie gorąco, teraz ściągnęłam. Jestem w roboczej koszulce misiowej. No i ruszam jeszcze z tulipanami. Ostatnio Wam pokazywałam, jak wkładałam tutaj sadzarką tulipany. Natomiast okazało się, że jeszcze mi trochę tych tulipanów zostało. I stwierdziłam, że sobie jeszcze wejdę właśnie taką elektryczną wiertareczką, wkrętareczką, bo chcę Wam też pokazać inne możliwości. Ja nie zawsze używam takiej wkrętarki. Wiele osób to uwielbia, ponieważ ona jest dosyć szybka i tym też na przykład fajnie robi się otwory pod w ogóle takie, wiecie, małe roślinki z P9. Wystarczy takie wiertła sobie zakupić. Kiedyś było to bardzo trudne. Ja pamiętam, że jak 2 lata temu szukałam takich wierteł, to musiałam je gdzieś z zagranicy zamawiać, ale teraz na Allegro one są naprawdę fajnie dostępne i tak naprawdę taka wiertareczka ekspresowo nam robi otwór, więc to też ułatwia pracę. Jeżeli ja mam taką rabatę, na której chcę, żeby było bardzo dużo roślin, to częściej wybieram właśnie szpadel, bo wtedy są miejsca, w których wybieram większą ilość ziemi szpadlem, wkładam sobie cebulę, a później w innych tak po kolei sobie rozdrabniam też trochę, jak wiecie, ja lubię tak niesymetrycznie mieć te tulipany, hiacynty, no wszelkie rośliny. Lubię, żeby one wyglądały tak mega naturalnie, żeby nie były takie troszeczkę od linijki. Natomiast tu, jeżeli mam tak, że już mam sadzone rośliny, to właśnie albo ta sadzarka ręczna, albo ta. Powiem Wam tak, patrzcie. To jest po prostu ekspres działania. Założyłam sobie rękawiczek. To jest po prostu ekspres działania, więc to naprawdę bardzo ułatwia pracę. Więc jeżeli na przykład planujecie ogólnie więcej takich roślin wsadzać, to powiem Wam, że to jest naprawdę super sprawa. So hold me tight.
ja na przykład wzięłam specjalnie taką krętarkę, w ogóle kupiłam, żeby mieć właśnie takie rzeczy ogrodowe, taką moją, żeby mi przypadkiem może jej nie podkradał. I mój mąż ostatnio mi podkradał, więc nie mogłam jej znaleźć. I ostatnio ją właśnie znalazłam, naładowałam, więc wzięłam też taką krętarkę. It's just as ja już Wam wielokrotnie mówiłam, że tulipany Angelique u mnie powtarzają w kwitnie, ale z roku na rok jest ich coraz mniej. Dlatego mimo wszystko lubię sobie ich troszeczkę jeszcze gdzieś podosadzać, żeby nie była później rozczarowana, że ten efekt takiej mega gęstości jest dla mnie za mały. I ja ogólnie lubię, jeżeli wiosną naprawdę jest tak mocno, mocno dużo tych roślin cebulowych, jeżeli jest naprawdę takie fajne zagęszczenie, tam gdzie one są po prostu pojedynczo, mnie to tak nie cieszy. Wsadziłam już cebulę w całej tej części rabaty. Powiem Wam, że jest tu totalny rozgardiasz, ale wsadzając tę cebulę stwierdziłam, że muszę Wam dać jeszcze jedną sugestię. Ponieważ wiem, że wśród Was są też takie miłośniczki róż jak ja. I tak naprawdę to ciepłe lato spowodowało, przynajmniej u mnie, że zobaczcie, jak aktualnie jeszcze wyglądają róże. Tu po prostu jest masakra, żeby dostać się teraz z sadzeniem roślin cebulowych. I na to są dwa wyjścia, bo jeżeli macie mało tych roślin cebulowych do wsadzenia, to możecie spokojnie jeszcze poczekać, aż tak do końca października te róże tak bardziej będą wchodzić w ten stan spoczynku. Jeszcze w listopadzie możecie śmiało te cebule wsadzać. Natomiast jeżeli macie dużo do wsadzenia, no to wiadomo, nikt nie ma tyle czasu, żeby po prostu czekać i później w listopadzie, wiecie, wchodzić szaleńczym krokiem i po prostu starać się wszystkie rabaty zrobić. Jeżeli macie w planach inne rośliny cebulowe, to dobrze jest na przykład wybrać sobie te rabaty, na których macie na przykład więcej róż, na takie rośliny cebulowe, które bardziej Wam zostaną po prostu w gruncie, czyli na przykład narcyzy. Narcyzy, ja już wielokrotnie Wam mówiłam, że one ogólnie są takimi kwiatami, których nie lubią też właśnie wszelkie gryzonie takie podziemne, ale nie lubią też naziemne. Nawet sarny, króliki ogólnie bardzo unikają narcyzów, bo one są po prostu toksyczne dla nich, więc zwierzęta automatycznie to wyczuwają. Więc jeżeli chcemy, żeby w kolejnych latach mieć mniej tej pracy przy roślinach cebulowych, to tam, gdzie mamy róże, dobrze dobrać na przykład właśnie takie rośliny. I ja tak planuję, żeby właśnie już tutaj już poleciałam, słuchajcie, z czosnkami i hiacyntami, ale na kolejnych rabatach planuję posadzić właśnie narcyzy i zmieszać je właśnie z czosnkami, żeby mieć trochę więcej spokoju w kolejnych sezonach. Chciałam Wam tutaj pokazać w ogóle moją różę, faworytkę tego roku. Ja Wam dzisiaj kilka takich faworytek też pokażę, bo to jest po prostu coś niesamowitego. Ja już ją kilka razy pokazywałam, ale zobaczcie, jak ona teraz wygląda. Ona teraz zrobiła się taka, powiedziałabym, bardziej różowawa. Większość sezonu była czysto biała i to była taka, wiecie, biel, taka wręcz śmietankowa, po prostu, no, czysta, czysta biel. Niesamowicie obficie kwitnie. To jest jej drugie kwitnienie, cały czas jest w pląkach. Słuchajcie, to jest róża Aspirin Rose, nazywana też bardzo często aspirynką i powiem Wam, że u mnie ona naprawdę się wysuwa na prowadzenie też wśród tych róż, które kwitną bardzo długo. Zaraz Wam pokażę jeszcze kilka innych róż, które kwitną bardzo długo, bo to jest po prostu coś niesamowitego. I ja w ogóle, mimo tego, że mam to chyba z 5 takich sezonek, dokupiłam kilka sezonek z gołym korzeniem także w tym sezonie, bo uważam, że takie cudo jest tak łatwe w obsłudze, tak kwitnie obficie, że trzeba ją mieć. Jak tutaj widzicie, tu już zaczęło się dziać, ale jeszcze nie do końca. Wkopałam już moje hortensje, ale powiem Wam, że u nas wczoraj było 26 stopni i mimo tego, że to jest świetna pora roku na sadzenie roślin i na przesadzanie, ja muszę je dodatkowo popodlewać, mimo tego, że one miały też dużo wody w dołku. Po prostu jest normalnie, jakby był sierpień. Natomiast tu oczywiście Maxivita. Bardzo mi dużo pytań o tą Maxivitę zadajecie. Bardzo dużo osób, które na przykład miało kiedyś róże i już nie ma róży, pyta się właśnie o tą Maxivitę, bo ona naprawdę tak intensywnie kwitnie cały czas. Słuchajcie, pytanie, które się najczęściej pojawiało, czy ona mi choruje. Ona tu jest bardzo gęsto nasadzona i powiem Wam, że jak się w tym roku rozrosła, to odczułam dopiero, że delikatnie miała jakieś mikroplamki czarnej plamistości, ale powiem Wam, że ja tutaj na nią stosowałam folium, bo folium też działa właśnie przy takich małych problemach i powiem Wam, że chyba tylko dwa razy miała robiony właśnie oprysk folium, to taki właśnie witaminowy, więc jestem po prostu w szoku, absolutnie mi nie choruje, absolutnie to jest moja druga faworytka różana.
To cudo, które tu widzicie, to Jacaranda Flower Circus. Zobaczcie, to jest tylko jedna łodyga tej róży. I to jest róża, którą w zeszłym roku na jesień kupowałam z gołym korzeniem. Jeżeli planujecie jeszcze zakupy róż z gołym korzeniem, mówię Wam, to cudo, to jest po prostu bajka. I ona kwitnie mi cały czas. To jest coś niesamowitego, po prostu mega obficie, fantastycznie wygląda. To jest po prostu szaleństwo i wcale się nie dziwię, że ona jest po prostu w linii Flower Circus. Szałwia Amisat absolutnie będzie szałwią, która ze mną pozostanie, natomiast wątpię, żeby ona przezimowała. Ja nie chcę też ją dołować w szklarni. Mam małą szklarnię i szczerze mówiąc nie chcę jej w ten sposób wykorzystywać. Zobaczę, może mi przezimuje, może nie, natomiast ja mam inny plan. Ja pobiorę sobie po prostu sadzonki z tej szałwii. Zobaczcie, ona ma dosyć grube tutaj łodyżki i ja po prostu takie łodyżki będę im urwę, bo nie mam teraz sekatora, ale o co mi chodzi? Popatrzcie, z takiej łodyżki będę po prostu pozbawiać ją tych dolnych płatków, ucinać sekatorem, pozbawiać ją też tej góry i listków, żeby nie wyparowywała i tak naprawdę będę ją identycznie ukorzeniać jak supertunię. Myślę, że bez problemu mi się ukorzeni i dzięki temu w przyszłym roku też będę mogła ją wykorzystać na rabatach, a uwierzcie mi, ona tak kwitnie, że wykorzystam ją na kilku rabatach. Ze mną wszystko wygląda jak istny busz. Jeżeli planujecie jeszcze zrobić rabatę na kartonach, tak jak ja zrobiłam w zeszłym roku, to oglądajcie koniecznie odcinek o robieniu rabat na kartonach. Ja przygotowałam w tym roku dwa takie odcinki dla Was, żebyście mieli odpowiedzi już na wszelkie pytania. Ale zobaczcie, mój cudowny amarantus, na pewno go pamiętacie, bo on tutaj po prostu przebijał się o tej rabacie naprawdę, naprawdę niesamowicie mocno. On już tutaj daje mi nasionka. Jak ja sobie wstrząsnę, to te nasionka, takie czarne po prostu kuleczki mi tu wypadają. Żałuję, że nie wysłałam ich do dziewczyn, które wygrały w konkursie na nasiona, ale dziewczyny, pisałyście mi, że ta paczuszka była mega miła. Bardzo się cieszę, że otrzymałyście ją. Natomiast powiem Wam, że ja po tym, jak wysiałam ten amarantus metodą winter sowing, absolutnie uwielbiam go. I to chyba była jedna z roślin, o którą najczęściej pytaliście się, gdy gdzieś przemykałam po rabatach. Często było właśnie pytanie, co to jest? To jest właśnie szkarłat amarantus. Absolutnie pozostanie ze mną w ogrodzie. Na tej rabacie mam aktualnie miks wszystkiego, natomiast to, jak mi się rozrosły byliny tutaj, to jest po prostu też bajka. Mimo tego, że mają pierwszy sezon, chyba je również będę dzielić, bo są po prostu ogromne. Natomiast bardzo fajnie, dopiero późnym latem wyrosła hortensja Phantom, którą uwielbiam. Natomiast ona jeszcze w ogóle nawet nie jest w tym etapie wybarwiania się. I jest dość wysoka jak na nową hortensję, ale naprawdę to, że mają było bardzo mało tych deszczy, spowodowało, że te moje hortensje w tym roku, te pierwszoletnie, naprawdę nie są jakieś ogromne. Tą rabatę będę przerabiać, ale co Wam chciałam pokazać? Pamiętacie, jak Wam pokazywałam kosmos, który przygiął mi się do ziemi i przez to, że był bardzo blisko ziemi, puścił korzonki. Ja pocięłam tą łodygę i tu na całej tej rabacie sadziłam po prostu te kosmosy z nadzieją, że one się przyjmą. Słuchajcie, wszystkie się przyjęły. To jest dla mnie mega fajna, to jest dla mnie mega fajny trik na to, żeby w ten sposób móc pozyskiwać więcej kosmosów, bo jeżeli macie gdzieś wysianą sadzonkę, albo nie wysialiście, ale kupiliście, to wystarczy taką jedną łodygę przygiąć do ziemi i naprawdę, jak ona puści Wam korzonki, pociąć i mieć z tego nawet 6 kolejnych sadzonek. Wiadomo, kosmosy są tylko jednorocznymi kwiatami, ale one się tak wysiewają, że jak je raz prowadzicie do ogrodu, to już zostaną. Także ja nie mogę się doczekać, kiedy mi tutaj po prostu one zakwitną. Pewnie będzie to koniec października albo może nawet listopad, ale myślę, że jak się tu wysieją, to razem z tymi hortensjami będzie fajny, malowniczy zakątek. Jesteśmy przy jesieni, a ja mam tu jeszcze kwitnącą lawendę. Nie wiem, czy pamiętaliście, jak pokazywałam Wam ścinanie lawend i mówiłam, że wiele tych lawend może później z powrotem zakwitnąć. No i zakwitły. Także jest po prostu niesamowicie. Oczywiście te młode, które jeszcze w ogóle nie kwitły, jeszcze też nie kwitną, ale pozostałe naprawdę tworzą niesamowity efekt. I powiem Wam, że ta rudbeckia, którą tutaj wsadziłam, to był naprawdę fajny wybór. Teraz jest takie jesiennie,
pogodnie, to się wszystko super komponuje. No i nie mogę się doczekać, jaki to będzie efekt w przyszłym roku, ponieważ bardzo mocno mi się wysiała tutaj szałwia. Ja też teraz te siewki szałwii przekładam sobie jeszcze, ponieważ jest tak naprawdę jeszcze początek października, więc jest jeszcze czas na to, żeby one się fajnie jeszcze ukorzeniły na innej rabacie, a niektóre z nich po prostu już puściły mi nawet takie, wiecie, pąki kwiatowe, więc jestem po prostu w szoku, jak ta szałwia tutaj świetnie się wysiała. Powiem Wam, że jestem mega zadowolona, bo uporałam się też z moimi różami. I co ciekawe, jak uprzątnęłam te pędy, które wygięłam i też pędy, które ucięłam, to powiem Wam, że ona się zrobiła jeszcze bardziej widoczna, bo w tym roku miałam wrażenie, że ona nie powtórzyła tak fajnie kwitnienia. Zwykle te róże moje czerwone kwitły praktycznie nieprzerwanie. W tym roku niestety coś na nich osiadło i po prostu w ciągu nim kilku dni one po prostu nagle mi zaschły dosłownie na pędach, więc myślę, że tutaj coś musiało na nie po prostu zawiać. Natomiast powiem Wam, że i tak jestem zachwycona tym, że one dalej jeszcze tutaj kwitną. Ja tu mam taki miks właśnie sympatii, Amadeusa i róży Jazz pnącej i powiem Wam, że jestem zachwycona, aczkolwiek no zdecydowanie widać, że Amadeus tutaj po prostu rządzi, na drugim miejscu jest sympatia. No jest rewelacja. Muszę się jeszcze uporać z kosmosami, bo one tu się już tak wysiewają. Ja co roku widzę wiosną, że jest dużo tych siewek i myślę, przesadzam. Później myślę, nie, jednak nie jest tak dużo i powiem Wam, że jest dużo. Myślę, że w kolejnym roku po prostu będę przesadzać, rozdawać, wyplewiać, bo nie ma opcji. One już nie chcą mi się po prostu utrzymywać, aczkolwiek uwielbiam kosmosy. Czy widzicie tą chmurę? Zdecydowanie ścinam je regularnie do bukietów. One się fantastycznie z daliami komponują. Coś niesamowitego jest w tych kwiatach. One są takie lekkie i zwiewne. Natomiast powiem Wam, że absolutnie one są to po prostu ogromne. I nawet pomimo tego, że wycięłam tutaj tą gałąź, którą podzieliłam na mniejsze sadzonki, to i tak tu jest szał. Muszę to jakoś podwiązać, ale powiem Wam, że już naprawdę nie mam pomysłu, żeby nawet podwiązać to do ogrodzenia. Bo w kolejnym roku będę musiała tutaj zaplanować jakiś mocniejszy stelaż. Nie wiem, może macie na to jakieś pomysły, bo to jest naprawdę ogrom tych kwiatów. Ale inna kwestia, że jesienią one są tak cudowne. Jest po prostu kolorowo. Zaczęłam trochę uprzątywać warzywniki, pozbyłam się już kukurydzy, która też troszeczkę przesłaniała moje dalie. Nadal fantastycznie rośnie tutaj jarmuż. Jeżeli nigdy nie próbowaliście robić chipsów z jarmużu, to jest naprawdę coś prostszego, a pysznego. Weźcie po prostu taki liść, poskupcie go, posólcie go, lekko pokropcie oliwą i na rozgrzaną patelnię. Słuchajcie, to jest coś pysznego i nawet dzieciakom smakuje. Oczywiście najbardziej teraz to u mnie te śmierdziuszki wyglądają. I chociaż nie lubię normalnie tych kwiatów, one jesienią po prostu są super, a ja je po prostu sadzę przy warzywniku, żeby to naprawdę miało fajny wpływ też na warzywa. Trochę warzyw tu zostało. Ja nie będę tutaj robić jakiegoś specjalnego poplonu, bo powiem Wam, że jak tak zaczęłam sobie troszeczkę patrzeć na moje prace ogrodowe, to i tak dzieci tych wszystkich warzyw nie zjadają, które tutaj są, więc musiałam troszeczkę to tak naprawdę zrobić mądrzej. I planuję tutaj bardziej posadzić po prostu trochę też roślin cebulowych, tak żebym wiosną mogła tutaj mieć też taki kolorowy już po prostu warzywnik z okna, a później te rośliny pozrywam do bukietów i będę docelowo już tutaj sadzić właśnie kolejne sezonowe warzywka. Jesteśmy znowu na wejściu do ogrodu, ale wzięłam Was tu specjalnie, żeby pokazać pomponele. Ja już na kilku odcinkach zachwycałam się pomponelą. Naprawdę myślę, że wiele odcinków z pomponelą widzieliście, ale zobaczcie, jak ona fantastycznie kwitnie do późnej jesieni. Ta rabata dzisiaj została mocno zburzona, bo właśnie tutaj jeszcze dosadzałam te tulipany, które zresztą widzieliście na początku odcinku, ale powiem Wam, że dalej wygląda fantastycznie i super wyglądają też hortensje Annabel Strong Pink, które teraz są po prostu limonkowe i można byłoby je też super zasuszyć od razu do bukietów. Lubię bardzo wejście do tego ogrodu. Planuję tu coś jeszcze fajnego, ale myślę, że o tym w kolejnym odcinku. No i cóż, na dziś już tyle. Koniecznie napiszcie, jak u Was samo poczucie jesienne. Czy macie siłę i energię jeszcze do działania? Czy macie raczej takie dni, że bardziej kubeczek kawusia, kubeczek herbatka i super kocyk. Dziękuję Wam za dziś. You try, do you know I'm looking, and I can't help but smile,
Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along.